DeFi podbija rynek kryptowalut 6-25% rocznie. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak. Dodatkowo tokenizowanie aktywów ze świata rzeczywistego. Przedstawiam Wam analizę projektu DMM Governance. Cryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić research projektu DMM Governance. I jak na początku każdego filmu pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, to jest tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika, który na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. I na początku chciałem przeprosić za mój mały fuck up w ostatnim filmie na temat propozycji DeFi i powiedziałem, że ten projekt jest na ponad 2000 miejscu według rankingu CoinMarketCap. W sumie był na takim miejscu, jak możecie sami zobaczyć na filmie. Jednakże CoinMarketCap nie miał wszystkich danych na temat tego projektu i nie miał market capu. Na CoinGecko można było sprawdzić, że był on na 242 miejscu bodajże. Dzisiaj jest na 157. A na CoinMarketCap 240. Po krótkiej analizie stwierdziłem, że CoinGecko pokazuje trochę bardziej wiarygodne informacje ze względu na to, że CoinMarketCap nie pokazuje wolumenu z giełdy Uniswap. Jest to tylko do WETH, a przecież DMM jest jeszcze o USD, USDT do DMG, a przecież token DMG można kupić też do Bitcoina i do Ethereum. Także tu z tego miejsca chciałem was przeprosić i postaram się, żeby takie sytuacje następnym razem nie miały miejsca. Wróćmy do analizy projektu. Popatrzmy na przykładzie CoinGecko tym razem, chociaż ja rzadko używam tego serwisu, ale dane tego projektu w tym wypadku wydają się bardziej realne. Cena tokena DMG, bo taki jest sticker Projektu DMM Governance to 1,42 i jest on na prawie 15% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin, co mnie bardzo cieszy, bo ja dosyć dawno w niego zainwestowałem. Szczerze powiedziawszy, na pierwszy rzut oka bardzo się zajarałem tym projektem, jednak po przeprowadzeniu dokładnego researchu już nie jestem taki przekonany, że jest to unicorn w świecie DeFi i w tym filmie dowiecie się dlaczego. Zacznijmy od samego początku. Ekosystem DMM to zdecentralizowany protokół, który pozwala użytkownikom zarabiać na dowolnych tokenach opartych na Ethereum, pożyczając je na prawdziwe aktywa, takie jak nieruchomości, biżuteria, samochody itd. itd. jako zabezpieczenie oczywiście. Celem tego ekosystemu jest umożliwienie każdemu na świecie stałego i stabilnego oprocentowania swoich pieniędzy. Ponadto ich stawki są dużo wyższe niż w przypadku tradycyjnych konkurentów. Jak możemy zobaczyć na ich stronie, obecnie oni mają oprocentowanie na poziomie 6,25% dla rachunków DAI i USDC, czyli sporo powyżej większości tradycyjnych alternatyw. Na ich stronie możemy zobaczyć główne cechy tego projektu. I jak widzimy, oprocentowanie jest niezmienne. Aktywa DMM nie opierają się na kryptowalutach, a są zabezpieczone aktywami ze świata rzeczywistego. Rzeczywiste zasoby wspierające DMM są udostępniane i każdy może je zweryfikować. Występuje nadmierne zabezpieczenie, ponieważ dochód generowany przez zabezpieczające aktywa w świecie rzeczywistym jest większy niż przewidywane roczne zyski. A tu mamy opisane, jak to wszystko działa. DAI, USDC lub ETH są zdeponowane w zamian za M tokeny, i zyski są przyznawane właśnie w tych tokenach. Zdeponowane DAI, USDC i ETH. Są wykorzystywane do nabywania rzeczywistych aktywów generujących dochód, które można przeglądać w łańcuchu. Po wejściu w link możemy zobaczyć 184% jest to kwota zabezpieczenia systemu plus wartość wszystkich bazowych tokenów podzielona przez wartość całkowitej podaży wszystkich aktywów, w tym oczywiście rocznych odsetek. Wartość wszystkich aktywnych aktywów to prawie 8 800 tysięcy dolarów. Bieżąca stopa procentowa. Bieżąca, no ona ma być stała, to chyba powinno być po prostu stopa procentowa. To 6,25% oraz 341% jest to kwota z zabezpieczenia systemu plus wartość wszystkich bazowych tokenów podzielona przez wartość wszystkich znajdujących się w obiegu aktywów, w tym oczywiście odsetek. A tu poniżej możemy zobaczyć, co i za ile zostało zastawione jako zastaw do pożyczki. Większość to są oczywiście samochody. Ceny są podane 15425 dolarów za Chevroleta z 2007 roku, 9500 za GMC, 5275 za Forda E150 i możemy zobaczyć umowę zestawu. Oczywiście dane są zasłonięte, także niewiele tu zobaczymy, ale daje to jakąś wiarygodność, prawda? Następnie aktywa te wypłacają odsetki, które są zwracane z powrotem do ekosystemu DMM. I tu również mamy link do blockchaina, gdzie możemy wszystko sprawdzić. Cała historia transakcji 5 godzin temu była ostatnia transakcja. Jest to wszystko liczone praktycznie w dolarach, bo jest to MUSDC albo DAI. Także tu możemy zobaczyć: prawie 6 godzin temu była transakcja na 1842, poprzednia 8 godzin temu 195 dolarów poprzednia 4208 i tak sobie możemy zweryfikować każdą jedną transakcję, każdy wpływ z tych aktywów, co też jest bardzo dużym plusem tego projektu, że są transparentni i do wszystkiego mamy wgląd. Przejdźmy do kolejnego kroku. M tokeny są swobodnie wymieniane z powrotem na pierwotnie zdeponowane DAI, USDC lub ETH plus naliczone odsetki. Poniżej mamy kolejne plusy tego projektu. Dzięki integracji delegowanych płatności w sieci Ethereum użytkownicy nie muszą już płacić opłat gazowych w postaci ETH w celu wykonania transakcji. Jest zgodny z ERC20 token, stabilny wzrost, ponieważ DMM jest wspierany przez aktywa w świecie rzeczywistym i stałą stopę procentową. Jego wzrost wartości jest bardzo przewidywalny i konsekwentny. A czy tak będzie, to się dopiero okaże, ponieważ DMM jest całkiem świeżym projektem i od niedawna dopiero na rynku. Następnie mamy whitepaper. Opisuje on ogólnie zasady funkcjonowania projektu. Jest w nim w sumie wszystko to, co możemy o nich znaleźć w sieci. Jest w nim też roadmap, który nie jest zbyt szczegółowy, ale jest tu napisane, że jest to tylko podział technicznego roadmapu na pięć głównych kategorii. Pierwsza dodanie obsługi większej liczby kategorii zasobów świata rzeczywistego. I zapewnienie zysku posiadaczom tokenów, następnie dodanie większej liczby narzędzi, które jeszcze bardziej poprawią przejrzystość, integrację i API, które pozwolą na podłączenie istniejących narzędzi do DMM, poprawa funkcji zarządzania finansami w celu zwiększenia wydajności i przejrzystości. I ostatnim punktem jest wdrożenie DMM DAO, które może zarządzać protokołem, opracowywać fundusze, dodawać aktywa i otrzymywać nagrody. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o roadmap. Cały white paper ogólnie napisany jest prostym językiem i opisuje zasady funkcjonowania całego serwisu. Partnerów na swojej stronie internetowej też nie mają zbyt wielu, ale dosyć ciekawi. Mamy tu Huobi, mamy Chainlink, oczywiście, Draper Venture Network, Coinbase, Formatic itd., itd. Tak jak wcześniej wspominałem, najbardziej interesuje mnie partnerstwo z giełdą Coinbase ponieważ jeżeli DNG ich token zostanie wylistowany na tej giełdzie to ja się spodziewam naprawdę sporych wzrostów. Ale chciałem tu zaznaczyć, że nie jest to porada inwestycyjna. Dalej mamy wymienione media, w których ten projekt został opisany. I teraz przechodzimy do teamu projektu i tu mam sporo zastrzeżeń do tego teamu. Co trzeba przyznać to, że za projektem stoi doświadczony zespół ekspertów, doświadczony oraz wykształcony i jak możemy tu zobaczyć, pierwszy wymieniony jest Gregory Keyo. To doświadczony dyrektor wykonawczy i przedsiębiorca z ponad 25-letnim doświadczeniem i dużym doświadczeniem w przedsiębiorstwach takich jak Mastercard, Telefonica oraz inne duże korporacje. Jest on założycielem, chociaż tutaj nie jest podpisany jako założyciel. Następnie Derek Akre ma ponad 20-letnie doświadczenie w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Kolejny jest Cory Kaplan. Jest również doświadczonym przedsiębiorcą z udokumentowaną historią pracy w branży oprogramowania jako usługi, konsultingu i kryptowalut. I tak można czytać o każdym z nich: zespół jest bardzo mały, ale za to wykształcony i bardzo, bardzo doświadczony. Swoją drogą, jak zacząłem badać ten zespół, najbardziej dziwi mnie fakt, że sami twórcy, twórcy tego projektu, określają siebie jako członków zespołu, a nie twórców. Bo tak jak możemy tu zobaczyć, wszędzie mamy napisane member, member, member. Jest jeden tylko doradca, a wszyscy są członkami. Przy przekopywaniu internetu, żeby dowiedzieć się więcej na ich temat, znalazłem kilka screenshotów i to są screenshoty z ich strony, które pokazują, że często zmieniają oni sobie rolę w tym projekcie. Możemy zobaczyć, że pierwsza czwórka tutaj miała napisane founder, czyli twórca. Jedynie Matthew i Zachary byli partnerami. Na kolejnym screenshotie już widzę, że wszyscy są partnerami, a Matthew jest doradcą. Także trochę mnie to zdziwiło. I po przeglądaniu wszystkich projektów na LinkedIn, zauważyłem, że na swoich profilach oni też nie mają napisane, że są twórcami tego projektu. Co więcej, niektórzy w ogóle nie mają tego projektu wypisanego na swoim profilu LinkedIn. Mamy Gregory, member. Kolejny Darek. Nie ma nic wspomnianego w ogóle na temat projektu DMM Governance. Corey faktycznie jest co-founder, ale nie w DMM. I tu możemy zobaczyć, że jest jedynie partnerem w projekcie DMM. Kolejny Adam, który też jest CEO, ale też nie w DMM. I jak zejdziemy sobie niżej, to też możemy zobaczyć, że DMM w ogóle nie ma wymienionego na swoim profilu. Powiem wam szczerze, że nie bardzo wiem co o tym myśleć. Ani na ich profilach, ani na swojej stronie nie są wpisani jako twórcy, ani na swoich profilach na LinkedIn. Czyżby wstydziliby się swojego projektu? A może to tak naprawdę nie jest ich projekt, a faktyczny twórca chce zostać anonimowy i gdzieś tam się popsztykali, że mieli wpisane founder, founder, founder? Nie wiem, ale, ale daje to na pewno do myślenia. Zostając jeszcze przy twórcach, niby nic wielkiego. Ale na Githubie też nie ma nikogo wymienionego. I ogólnie nie za dużo się dzieje na samym Githubie. Mój kolega przeklikał Github i mówi, że wygląda jakby zaczęli dopiero wczoraj. Tak, wiem, jest to świeży projekt, ale ktoś go chyba stworzył, nie? Z drugiej jednak strony, jakie je stworzył? Ich aplikacja jest forkiem giełdy Uniswap, o czym możemy przeczytać na ich Githubie. A na ich profilu na Medium możemy przeczytać, że ich token jest forkiem COMP czyli tokenu Compound. Ja rozumiem, że nie ma co wymyślać koła na nowo, ale żeby wszystko kopiować? A jeżeli już wspomniałem o ich tokenie, to zostanę przy nim chwilę. DMM DAO będzie składać się łącznie z 250 milionów tokenów ERC20 na Ethereum. Początkowa sprzedaż obejmująca prywatne i publiczne finansowanie była ograniczona do 25 milionów DMG, co stanowi 10% całkowitej podaży. W sprzedaży prywatnej sprzedano 9 300 tysięcy tokenów ze średnią ceną 29 centów, co dało wynik prawie 2 700 tysięcy dolarów. Mówię średnią ceną, ponieważ co nowy blok to cena tokena rosła. Rezultat całego IDO możemy znaleźć na ich medium. Początek kampanii był 22 czerwca i miała ona trwać miesiąc lub do momentu sprzedaży wszystkich przydzielonych tokenów. Fundacja DMM zebrała łącznie 7 800 000 dolarów w mniej niż 48 godzin. To się nazywa hype na projekty DeFi. Sprzedaż rozpoczęła się od 36 centów i wzrosła do 56 w ciągu zaledwie dwóch dni. Wycena ta była zgodna z wcześniej zdefiniowaną strukturą krzywej obligacji, wzrastając o 1,5% w każdym bloku, w każdej parze transakcyjnej i w każdym systemie. Sama dystrybucja tokenów też nie wygląda za ciekawie. 30% tokenów zostanie z czasem sprzedane w celu sfinansowania rozwoju i działalności Fundacji DMM, co oznacza, że w pierwszej fazie finansowania zostało sprzedanych 10%. To że będą kolejne rundy fin finansowania, bądź sprzedaż po prostu na giełdzie. Kolejne 30% zostanie zarezerwowanych na motywowanie twórców ekosystemu, partnerów i integracji z innymi protokołami. A 40% trafi do fundacji DMM w celu dalszego rozwoju, wsparcia i innych ogólnych celów rozwojowych. Suma sumarum aż 70% total supply zostanie w rękach twórców, co nie jest dobrą wiadomością, ale będzie trafiać do nich partiami, a nie w całości. 60% całkowitej podaży, czyli 150 milionów tokenów DMG zostało zdeponowane w zabezpieczonych czasowo smart kontraktach z różnymi okresami nabywania i możemy to zweryfikować na etherscanie. I faktycznie po wejściu w hiperłącze, które jest na medium, możemy sobie zobaczyć tutaj logboxy, które mają kolejno 100 milionów tokenów, następny lekko ponad 8 milionów, następny 25 milionów i następny, prawie 15 milionów tokenów DMG. I teraz wracając. 40% zasobów, czyli 100 milionów DMG, jest całkowicie zablokowanych do 15 listopada tego roku, czyli 2020, po czym będą one uwalniane stopniowo per blok przez okres do 15 listopada 2021 roku. Kolejne 10% podaży, czyli 25 milionów tokenów z alokacji i zachęt i 10% z podaży, czyli następne 25 milionów tokenów z alokacji sprzedaży jest zablokowanych do 15 listopada 2020 roku, czyli też do tego roku. Co oznacza, że od listopada tego roku zespół zacznie otrzymywać zablokowane DMG z możliwością ich sprzedaży. Musicie mieć to na uwadze, ponieważ od listopada cena może drastycznie spadać w dół to również mi się nie podoba, zwłaszcza że mają oni zawarte w swoim whitepaperze, że oni mogą te tokeny sprzedawać na giełdach. Kolejną niezbyt ciekawą wiadomością dla tego projektu jest to, że tak oferują oni 6.29% zysku poparte aktywami w świecie rzeczywistym, ale pewien użytkownik Twittera zauważył, że nie wszystkie dokumenty mają zakryte dane na papierach i okazuje się, że większość tych zabezpieczonych aktywów w postaci samochodów należy do Finowa Financial, której z kolei CEO jest partnerem DMM Governance. Nie wiem jak to czytać, ale wydaje się, że wszystkie zabezpieczone aktywa pochodzą z jednej firmy. Na pewno nie jest to dobra wiadomość dla tego projektu. Wróćmy zatem do strony projektu. Przejdźmy. Trochę do lepszej informacji, i tu jest zakładka inwestorzy. Wcześniej inwestorzy DMM to legendarny inwestor, jeden z pierwszych użytkowników Bitcoina i doświadczony venture capital Team Draper. I to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie sądzę, że Team Draper inwestowałby w skamy. O pozostałej trójce nie mam wiedzy, ale ten pierwszy mi wystarczy, żeby uwierzyć w ten projekt. Przejdę do takiego krótkiego podsumowania projektu. DMM ma na celu wykorzystanie możliwości wartej bilion dolarów, która obecnie spoczywa na firmach zajmujących się scentralizowanymi finansami. Robi to poprzez łączenie zasobów świata rzeczywistego z zasobami cyfrowymi, co umożliwia im stworzenie solidniejszego i bardziej przejrzystego systemu. W skrócie mówiąc, tokenizują oni aktywa ze świata rzeczywistego. Protokół DMM można podzielić na trzy części: zestaw smart kontraktów Ethereum, system zarządzania środkami pieniężnymi i źródło danych, które umożliwia przesyłanie danych spoza łańcucha do smart kontraktu. Te trzy komponenty łączą się tworząc ekosystem DMM i pozwalają na tworzenie tokenów wspieranych przez aktywa rzeczywiste. Protokół DMM obsługuje obecnie DAI, USDC i ETH. Projekt ma kilka plusów, ma kilka minusów, jednak tak jak powiedziałem, ja zainwestowałem w ten projekt Praktycznie na samym początku i będę się go trzymał, zobaczymy co z tego wyjdzie. Lecz po przeprowadzeniu dogłębnego researchu, to nie wydaje mi się, żeby to był unicorn w świecie DeFi. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymaj się, cześć.